Witam Was pięknie, coś wam wyrządzę o pszczołach, bo rozwrokuje taki Dzień Pszczół. Jak, się, jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, dajcie mi subskrypcję, subskrybujcie ten kanał, niech ta rzecz cieszyńsko nasza idzie do świata. Tak, żech jeden dzień w roku jest ten Dzień Pszczół. Na każdą mało kto się na, se na nich wspomino, na te pszczoły, można w ten czas jak ich uwidzimy na kwiotku, jak ich usłyszymy kanzik bzuczeć, albo jak nas dziubną. Ale mało kto z nas wie, że od tych malutkich pszczółek zależy całe żywobyci wszystkich ludzi na ziemi. Kiejsi Gdosi chytry wyszpekulerował, że kiedy pszczoły durch wymrzyły, to ludzie by powymierali do czterech roków, ale człowiek pszczół wobec nimo Bobaj strzyko obili lebo, lebo raps tymi pieroństwami chemiją, z pszczoły umierają. A potem jeszcze to pieroństwo są, sami jemy, a przeca my sami pszczółką bieremy jodło, kie ich net na przed chałupami, jagyny się na kapkę zazieleni. A przeca tela się prawi, co by niechać mieckę z kwiotkami, co by se pszczoły pojadły tego nektaru, kiedy go przeca fest potrzebują. Bo z tego nektaru pszczółki poradzą zrobić kupa dobrych wiecy. Propolis, pierzgrze, pie pyłek albo pszczeli mleczko. To wszystko jest dobre dla naszego zdrowia, ale z nektaru pszczoły robią jed jedną wiec, kieruje fest zdrowo, a kierą wszyscy mają radzi. Robią miód. Miód jest dobry na krzypoty, na kuckani, jak kogoś bierze grypa, albo a i na skórę. A jako pszczoły robią miód? Jak nazbierają nektaru z kwiatków, a wyfurkną do hula, to już w gębie z tego nektaru zaczynają robić cukier. Potem jak już przyfurkną do, do hula, to wyciepują ten nektar do taki szpajski z wosku. W tych szpajskach inksze pszczoły ten nektar oblizują, a dodają do niego roztomańte enzymy, a kapki z tego niechają na flostrze, co by uschły. Jak już widzą, że miód jest gotowy, to godowają spadki do tych szpajsek, a lepiąc z wyrchu woskiem. Na cieszyńskiej ziemi chule z pszczołami byli, były dycki od hańdownych czasów. W każdej dziedzinie je pasieka, w której bzuczą, bzuczą te małe, robotne zwierzątka. Pszczelorze uczyli dycki swoje dziecka, jako się przy chulach mu robić, a ta tradycyj furt je żywo. Jednak ja i kupa atakownych pszczelorzy, Kierzy się tego nauczyli na roztomańtych kursach, a robią fest dobry miód nie inny na pomazani na chleb, ale aj do sztamperli. Jak pszczółki bzuczą we strumach albo w krzokach, to znaczy, że zapylają kwiotki, z których bydą jabłka, gruszki, maliny, a Coraz więcej ludzi przed chałupami robi se miedzę, na, kier na kierych sieje kwiotki. Taką miedzę nie trzeba sieć każdy tydzień. Ale dziepro w ten czas, kiedy wszystkie kwiatki wysują nasionka, a cały jor, a, a i lato, się będziecie dziwać na farbiste kwiotuszki, kiedy się będą do was śmioć. Miejcie bzocy pszczoły, a dajcie im pokój, co by robiły, bo pokiel bzuczą kancik we kwiotkach, to aspoń wiemy, że koniec świata jeszcze tak wartko nie będzie.